Dobry wieczór, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy na stanowisku pracy w tym trudnym dla wszystkich okresie. Ewa Brodnicka. Mariusz Serafin. Zachęcamy Was do tego, że jeśli nie musicie, żebyście zostali w domu, my tutaj jako wróżka i czarodziej chcemy Wam umilić ten czas. Także magicznie czarujemy. Z nami Paweł Jóźwiak, szef Federacji FEN. Dobry wieczór, witam wszystkich serdecznie. Dziękujemy, że się u nas zjawiłeś, bo to nie są łatwe czasy. Jak sobie radzisz tutaj w takim okresie pandemii i no generalnie dużej paniki i strachu wśród ludzi? No, ciężkie czasy nam przyszły, troszeczkę ta teraźniejszość mnie przeraża, no ale trzeba sobie jakoś radzić, żeby nie zwariować. Tak? Wiadomo, że kontakty ograniczyłem z wszystkimi do minimum, pracuję zdalnie z domu, staram się z ludźmi nie spotykać, no czasami jakiś wyjątek trzeba zrobić, tak, bo w związku z działalnością, którą prowadzę, trzeba się czasem kiedyś spotkać, ale mówię, ograniczyłem to do minimum, w ciągu ostatniego tygodnia spotkałem się z zaledwie 3 osobami, no wy już będziecie 2 kolejnymi, to mój bilans rośnie do 5 osób. Podnieśliśmy statystyki. No ale sytuacja jest poważna, to nie są żarty, także apeluję do wszystkich o zostanie w domu i do zastrzegania się jednak wytycznych władz, no bo im bardziej się będziemy do tego stosować, tym jest większa szansa, że jakoś powstrzymamy tempo rozpowszechniania się tego paskudnego wirusa. Mówisz, że sytuacja jest poważna. Poważna jest bardzo, patrząc na to, co się dzieje w sportach walki. Gale są odwoływane jedna po drugiej. Ty też musiałeś na razie swoją zawiesić, przenieść. Pewnie będzie w innym terminie, tak? Tak, my galę nie odwołaliśmy, tylko na razie ją zawiesiliśmy, że tak powiem, ale powstaje teraz mocne lobby. W tym tygodniu zapadnie decyzja i prawdopodobnie zrobimy tą galę jeszcze przed świętami. Tak? Wszystko na to wskazuje, że nam to się uda. Mamy na to pewien pomysł, chcemy zrobić imprezę typowo studyjną z ograniczeniem do 40, nawet nie do 50 osób. Chcemy przebadać wszystkich uczestników, będziemy mieli do tego specjalne narzędzia, będziemy wszystko dezynfekować i tak dalej. A jakie narzędzia? To będzie zbadanie temperatury? Nie, no pracujemy nad tym, żeby wszystkim uczestnikom zrobić testy. Jeszcze nie wiem, czy to się do końca uda, ale jest taki mocny plan. I założenie jest, że ta gala będzie w per-per-view. Tak, gala będzie w pay-per-view. No wiadomo, w momencie, kiedy jesteśmy odcięci od sprzedaży biletów, które są większością przychodów naszej organizacji, to musimy szukać innych rozwiązań i mi się wydaje, że to jest to rozwiązanie, które uratuje naszą galę. Właśnie, bo teraz tak naprawdę nie ma gal, które można oglądać na bieżąco i myślę, że to by się dobrze sprzedało. No, bo że nie ma gal, to jest mało powiedziane, nie ma żadnych eventów na żywo. Przeanalizowaliśmy to z partnerami i rzeczywiście, jeśli tej gali nie zrobimy teraz i to w szybkim terminie, to kto wie, kiedy zrobimy kolejną galę, bo to wcale nie musi być lepiej z tą sytuacją na przestrzeni kolejnych miesięcy. Opinie ekspertów są różne, od optymistycznych po te najbardziej pesymistyczne. Najbardziej pesymistyczne opinie ekspertów światowych, epidemiologów, jakie słuchałem, są takie, że równie dobrze ta pandemia może trwać rok albo nawet 2 lata. Naprawdę. Tego nie słyszałam, wiesz? Popsułeś mi humor. Ja na bieżąco to analizuję. A ta dobra? Ta lepsza wersja? No ja liczę cały czas na to, że w Polsce jednak te działania władz zostały podjęte bardzo, bardzo radykalnie i dosyć szybko w porównaniu do innych państw. I liczę na to, że nie będzie się to tak w szybkim tempie rozprzestrzeniać ten wirus u nas w kraju, że nie doprowadzimy do takiej sytuacji jak we Włoszech czy w Niemczech. Tak? To już teraz będziemy za 2-3 tygodnie widzieli pierwsze efekty tych działań, ale patrząc po tych krzywych, ja cały czas śledzę te wszystkie słupki, wyniki i na razie jest to obiecująco. Ja wiem, że tych testów nie robimy może tak dużo, ale przy założeniu takiej samej ilości testów, które są cały czas wykonywane, tych zachorowań jest znacznie mniej niż wcześniej minister zdrowia oczekiwał. Także na razie w Niemczech jest więcej testów, natomiast jest na pewno dużo mniej przypadków śmiertelnych i też apelujemy, właśnie ja bym chciała podziękować Polakom, którzy tak się bardzo no, zintegrowali i rzeczywiście jest chociażby ta kampania Zostań w domu. Natomiast tam, gdzie ja chodzę z psami, nie ma ludzi, ale ty mówiłeś, że poszedłeś biegać do parku i jednak widać większe grupy ludzi, no, więc apelujemy do was. Mieszkam koło Parku Szczęśliwickiego i chciałem tam pójść troszeczkę pobiegać, no, ale było bardzo dużo ludzi i zmieniłem lokalizację, poszedłem do innego parku, no ale no, może akurat tak trafiłem, tak? No ale generalnie Polacy bardzo rozsądnie podeszli do tego problemu i w porównaniu do innych krajów, takich jak Włosi, którzy to kompletnie zlekceważyli, jednak nasz naród jest zdyscyplinowany i większość ludzi przestrzega tych ciężkich zasad i liczę, że efekty w
przyjdą wkrótce, tak? Że nie będzie się ten wirus rozprzestrzeniał. Tak? Włosi na przykład mają inną mentalność. Tak? Oni całują się, witają, przytulają, mieszkają z babciami, z dziadkami. Tłumne obiady, kolacje, ich jest wszędzie pełno, wszędzie w grupie, także oni nie byli w stanie się podporządkować temu reżimowi i teraz niestety ponoszą za to straszliwe konsekwencje. No mam nadzieję, że to wszystko nasz kraj ominie, a czas pracuje na naszą korzyść przy walce z pandemią. Ja jeszcze wrócę do gali. Mówiłeś o tym, już otwarcie mówisz o takich zamkniętych galach, zamkniętych eventach. Tak naprawdę to będzie w waszym wykonaniu eksperyment. KSW też musiało odwołać swoją galę. Tam były też próby obniżenia honorarium zawodników, żeby te koszty jakby rozłożyć. Myśleliście nad czymś takim, nad takim rozwiązaniem? No my się dogadaliśmy z naszymi zawodnikami i ku mojej radości nasi zawodnicy zdali sobie sprawę z powagi sytuacji i wiedzieli, że organizacja nie chce się z nimi targować ani cwaniakuje, tylko wiedzieli po prostu, że my jesteśmy odcięci od sprzedaży biletów, że wchodzimy w pay-per-view bez takiego przygotowania w ostatniej chwili, że tak naprawdę jest to eksperyment i ratowanie sytuacji, dlatego każdy poszedł do tego normalnie. Olbrzymi szacunek dla naszych zawodników, że się zgodzili na takie rozwiązanie. Czyli koszty, zgodzili się tam troszkę te honoraria zmniejszać. Tak, tak? Wiedzą, że to nie jest przypadek taki, kiedy my jako organizator mówimy, panowie, źle wypromowaliśmy event, hala się nie sprzedała, zejście z garzy, bo dołożymy. To nie o to chodzi, to my nie mamy na to wpływu, to jest element siły wyższej i nasi zawodnicy naprawdę wykazali się tutaj sporym zrozumieniem i, no i też zachowali pewnie, się jak należy. I też pewnie zawodnicy widzą wasze starania i działania, żeby do tej gali doprowadzić, więc to też jest, ma dla nich na pewno jakieś znaczenie. Tak? Zgadza się, ja też z drugiej strony dałem wszystkim zawodnikom, tym, którzy poszli nam na rękę swoje słowo, że w przyszłości nasza organizacja w jakiś sposób im to zrekompensuje i na pewno się oddzięczy, tak? Że oni w trudnej sytuacji nie postawili na swoim, tylko że potrafili też po prostu w jakiś sposób się ugiąć i pójść nam na rękę. Powiedz mi, jak Polacy reagują w tym momencie na właśnie na gale sprzedawane w pay-per-view? Bo kiedyś, nawet sam mówiłeś, że jak jeszcze Adamek walczył z Kliczko, to wszyscy byli zszokowani, że w ogóle pay-per-view. No teraz jakoś lepiej do tego się podchodzi. No bo tak, płacimy, tak? Za kino, za teatr. Adamek z Kliczko walczył 8 lat temu. 9 już nawet, był 2011 rok. Byłem osobiście na tej gali. To były inne czasy. Pamiętajmy, że my do pay-per-view będziemy podchodzić z bardzo mocnym partnerem, z telewizją Polsat. 7 lat dostarczaliśmy kibicom dobry, znany już, sprawdzony produkt, także to nie jest byle co, jest to skórka warta wyprawki. I ludzie, kibice Polsatu są już w jakiś sposób przyzwyczajeni do tej ceny, także myślę, że tutaj nie będzie problemu. Jestem o tą sprzedaż spokojny, szczególnie w takim czasie, gdzie brakuje ludziom atrakcji, brakuje rozrywki, także pamiętajcie, to nie jest transmisja internetowa i my tutaj sobie nie możemy pozwolić na jakieś mniejsze koszty typu 20 zł czy 15 zł, bo to idziemy do tego przedsięwzięcia z potężnym partnerem, który ma swoje ramy, a za tymi ramami też idzie potężna machina promocyjna, która tutaj gwarantuje pewien sukces. I stąd ta cena, bo od razu jakby tłumaczysz wysokość ceny, czyli te 40 zł, no to już wiemy skąd i dlaczego taka cena i dlaczego nie zmieniacie jej, tak? No nie, to nie ma innej, nie, taka jest polityka stacji. Wszystkie gale, które były w Polsce od czasu pay-per-view, były w tej samej cenie i to jest niezmienne, tak? Mm-hmm. Jeśli jak była ostatnia walka cieślaka w Kongo, to też cena wynosiła 40 zł. No, sami widzieliście, jaki to był produkt, tak, realizacyjnie. No tak, nie było to za wysokich lotów, to prawda. Patrząc teraz na to, co się dzieje, co się zmieniło w ogóle w postrzeganiu płatnych jakby transmisji w kibicach, to wydaje mi się, że polski kibic też już dojrzał do tego, że został już przyzwyczajony. Notabene tutaj można jakby przytoczyć to, co robi Fame MMA. Fame MMA swoich kibiców od małego, że tak powiem, przyzwyczaiło do tego. No tak, ale nie porównujmy Fame'u w ogóle do gali fanu. Poczekaj, ja nie porównuję Fame'u. To jest zupełnie co innego. Produkt, inny klient docelowy, to jest zupełnie inna bajka. A dasz mi powiedzieć? Jasne, oczywiście. Chodzi mi o to, że produkt, nie zamierzam porównywać produktów. Chodzi mi o sam system płatności za coś. Za coś, co jest już w internecie kiedyś. Tak jak sam powiedziałeś, kibice szukali streamów, szukali różnych rozwiązań, kombinowali, nie chcieli płacić.
Teraz poprzez działania chociażby te wspomniane z Adamkiem, poprzez to, co robił Polsat i teraz, że tak powiem, młodego kibica, młodego internetowego kibica przyzwyczaja do tego, że trzeba płacić Fame MMA, to też jest KSW, nie zapominajmy, które też te swoje eventy robiło już płatne, więc zmierzam do tego, że kibice już zaczynają to rozumieć i wiedzą, że żeby coś obejrzeć, trzeba za to zapłacić. Nie, no to się zgadza, słuszna droga, ale na przykład wszelkie jakieś porównywania mnie czy mojej organizacji do Fame'u, to są dla mnie w jakiś sposób takie... No ja rozumiem. ...naprawdę uwłaczające. No, ale ja nie porównuję. Ja się zajmuję sportem, ja kreuję sportowców, ciężko na tym pracuję, jak patrzyłem wczoraj na tą konferencję Fame'u i to, co tam się działo, to jest dla mnie zwykła patologia i naprawdę, mój syn ma 12 lat, bym nie chciał, żebym taką patologię oglądał. Naprawdę, to jest dramat, co tam się dzieje i to jest edukacyjne i tak dalej. Nie mam nic do nich, niech sobie robią, jak jest na to popyt, ale nie chcę w żaden sposób być do tego porównywany, no bo to dla mnie jest jeden wielki bullshit. No. Dobrze, to zostawiamy bullshit. I wracamy do tego, że nasi teraz kibice wiedzą o tym, że trzeba zapłacić i już jakby do tej wersji się przygotowali. Wy ze swoim produktem macie troszkę łatwiej na rynku, tak? Nie, już abstrahuję od tego, że jesteście już 7-6 lat, tak? 7-7-7 rok. 7 rok leci, więc tak naprawdę mieliście przełomowy, ten 2019 to był naprawdę dobry rok dla organizacji. Też zakończono mocną galą. Pokazaliście, że wasi zawodnicy fajne walki dają i są już rozpoznawalni, więc to chyba czas najwyższy, żeby spróbować. Nie, no zgadza się. To teraz obecna sytuacja tylko przyspieszyła ten proces, bo i tak my w tą stronę szliśmy i to już była najwyższa pora, żeby ten system wprowadzić, tak? Bo tylko gale w systemie pay-per-view gwarantują ci takie przychody, że będziesz w stanie zatrudniać jakieś medialne nazwiska, które są bardzo drogie, tak? I robiąc takie gale w systemie dotychczasowym, nie byliśmy w stanie przekroczyć pewnego poziomu. No teraz jest ten czas, no i teraz albo nigdy, trzeba spróbować. Tym bardziej, że też ja zauważyłem w mediach społecznościowych, wśród może portali też branżowych, taką akcję, że jest, żeby skłonić kibica, żeby był na tak, żeby pomógł, żeby w tych trudnych czasach był ze swoją organizacją, ze swoimi zawodnikami. Nie, słuchajcie, to jest też jakiś test dla wszystkich kibiców sportu walki w kraju, tak? Bo my między Bogiem a prawdą nie robimy tej gali tylko dla siebie, robimy tą galę dla wszystkich, tak? Bo zobaczcie teraz naszych zawodników. To są ludzie, którzy nie żyją tylko ze sportu. Większość z tych chłopaków, co bije się u nas, oni żyją tak albo ze stania na bramkach, albo z prowadzenia treningów personalnych. I teraz oni od tego wszystkiego są odcięci. A nie wiadomo, ile ten kryzys, ta cała wielka pauza wszystkiego, ile potrwa. Także my też chcemy w jakiś sposób, żeby ci chłopacy zarobili jakieś pieniądze, żeby mieli na przetrwanie przez najbliższe miesiące, bo my im może te garze ucinaliśmy w jakiś sposób, ale dalej mają jakieś tam świadczenia do wykorzystania od sponsorów i tak dalej. Tak? Jedni więcej, drudzy mniej, ale jak my tego nie zrobimy, no to ci chłopacy nie będą mieli na przeżycie na najbliższe miesiące. Jest sytuacja naprawdę ciężka dla wielu ludzi. Nadchodzi, dla każdego, tak. Nadchodzi kryzys, wiele firm padnie, przedsiębiorców, wielu ludzi zostanie zwolnionych z pracy, także teraz jak nam się uda jeszcze, daj Boże, żeby się udało zrobić tą galę w ciągu najbliższych tygodni, to my tak naprawdę nie wiemy, kiedy zrobimy następną galę, bo nikt nie wie, w którą stronę to wszystko pójdzie. Nikt nie wie, jak będzie wyglądać gospodarka. Paweł, a też mówiłeś o tym, że zawodnicy mają też właśnie wyższe oczekiwania finansowe, ale nie tylko. Mają też takie oczekiwania, że wszystko ma być wręcz podane na tacy, że to kiedyś jakieś nie, takie inne zasady. Niektórzy zawodnicy istniały. Trochę przesadzają. Tak przychodzi do ciebie młody chłopak, którego nikt nie zna i chce się bić ze... Gwiazdorzą na samym początku? Nie, na początku nikt nie gwiazdorzy. Chce przychodzić do ciebie młody chłopak, chce się bić, nieważne za ile, nieważne gdzie, tylko żeby dać mu szansę. Pracujesz nad takim chłopakiem 2-3 lata, on nagle myśli, że jest nie wiadomo jaką gwiazdą i że jemu się wszystko należy. Od życia i on ci łaskę zrobi, że on gdzieś pójdzie do jakiegoś programu popromować galę i przy okazji siebie. No także koszulek też zapominają zakładać. No różnie bywa. No, nie tyczy to się oczywiście wszystkich, ale niestety są takie smutne wyjątki i trzeba z tym walczyć, tak? Zawodnicy muszą wiedzieć, że oni są tyle warci, ile jest warte ich nazwisko, ich twarz, ile ludzi ich zna, ile ludzi chce ich oglądać. I to nie tylko praca promotora, tylko wszystkich naraz. Jak zawodnik chce więcej zarabiać, no to musi też oprócz tego, że musi dobrze walczyć, jeszcze musi się dobrze sprzedawać i pracować nad swoją rozpoznawalnością, bo to jest bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Zobacz, jaki czas przyszedł, że w tym momencie już nie ma gwiazdorzenia, jakby wszyscy musimy się zebrać w kupę, nie dość, że wygrać z koronawirusem, to jeszcze jakby zweryfikować, tak, co jest tak naprawdę najważniejsze w życiu.
Na temat takiej... ciężka lekcja dla wszystkich. No. Tak. Na temat wszystkich. Takiej pracy nad rozpoznawalnością, nad medialnymi rzeczami, nie wszyscy zawodnicy to potrafią, nie każdy to umie. Ruszył ten program robiony przez konkurencję KSW Tylko Jeden. Czy wy nie myślicie właśnie w ten sposób, żeby pomóc medialnie swoim zawodnikom, żeby spróbować zrobić własny produkt tego typu? Takie reality show? Myśleliśmy już dawno nad tym reality show, mieliśmy nawet gotowy produkt, no ale jakoś nam to nie wyszło, no i konkurencja nas tutaj uprzedziła, tak? Kto wie, co my w przyszłości zrobimy, może też będziemy szli w tą stronę. No na razie oglądam ten program, muszę obiektywnie powiedzieć, że mi się bardzo podoba, fajnie jest zrobione i z punktu widzenia takiego Janusza, bo to do nich jest skierowany ten program, bo... I Bożeny. I Bożeny, bo dla prawdziwego fana MMA to jest może troszeczkę nudne, bo tam nic ciekawego prawdziwy fan MMA się nie dowie. A dla takiego Janusza jest to ciekawe, także i wciągające. No są. Słuchajcie, wiecie, co było ciekawe, bo ja wtedy byłam przed swoją walką i widziałam, jak tam jeden z zawodników zbijał wagę. I ja też mam w tym momencie zbijania wagi i on robił tą kąpiel i ja robiłam tą kąpiel. O Jezu. To można powiedzieć, że tak razem. Razem, razem, dokładnie. On tam miał trochę więcej niż ale ja. W innej wannie. Tak, winne. Nie no i teraz tak powstają plotki. Właśnie tak myślałem, że Ewa tam skoczyła do telewizora i do tej wanny, ale wiecie, do chłopaków. Odrobiznę się zazdrosny zrobił. Jak ja właśnie mówię o tej wannie, wiesz, w tej soli i w tej gorącej wannie, to tam można było dokładnie to zobaczyć, bo my nigdy nie mieliśmy pomysłu, żeby to nagrywać. To są te smaczki, o których tak naprawdę Janusze nie wiedzą. Albo w saunie, trening w saunie. A osoby, które się zajmują w jakiś tam sposób sportami walki, mają tego świadomość. No tak, no. Ty oglądasz pewnie ten program, bo tam parę znanych nazwisk się twoich przewija. No, na 10 jest 6 zawodników, co biło się w panie. No właśnie, to też, ale to można powiedzieć, że znam ciebie, tam prawie wszystkich. To dla ciebie to też jest jakiś wyznacznik, że macie dobre oko do tych zawodników. Znaczy, no? Ja się cieszę z tego programu, tak? Bo tak jak wspomniał jeden ze współwłaścicieli KSW, ten program będzie dobrą promocją nie tylko dla KSW, ale dla wszystkich organizatorów gal, tak? Bo zwykli ludzie, którzy może by się nie zainteresowali MMA, to zainteresują się, że jest taki sport i tak dalej, jak to wygląda. Z racji tego, że ten program leci w telewizji, która jest naszym partnerem, to ludziom to się wszystko spodoba, zainteresują się i jak za 2-3 tygodnie będzie gala fenu, to taki kibic komercyjny może nawet tego nie rozróżnić, czy to będzie fen, czy KSW, cały czas będzie myślał, że to jest coś związanego z tym programem. Także ja się cieszę, kibicuję temu programowi i naprawdę panowie z KSW kawał dobrej roboty zrobiliście. Wow, w ogóle ty nie masz z tym trudności, żeby powiedzieć, że konkurencja coś dobrze robi i też... A w świecie boksu jest odrobinę inaczej. No jest odrobinę inaczej. MMA się rządzi swoim prawem. Nie, no spokojnie, ja powiem tak, nie mam nic... Ty wiesz, że ci też zarzucają, że to jest takie, bo nie chcę brzydko powiedzieć, że to jest takie zachowanie w ogóle... Zagrzeczne? Nie, że takie, mogę to powiedzieć, nie obrazisz się, no że takie frajerskie, bo oddajesz tych zawodników, ale, inwestujesz w nich. Ale gdzie oddam? Zresztą do KSW nie oddaję, tak? Kiedyś były inne historie, ale to się teraz pozmieniało. No takim, takim pozwalasz, tu i tam wytłumaczę, o co w tym chodzi. Chwileczkę, do KSW nigdy nie pozwalasz, żeby odchodzili. Że były różne historie, mamy to już za sobą, jak widać nawet po tym programie, Adrian Bartosiński przeszedł tam, nie przeszedł za darmo, organizacja na ten jakiś sposób to nie jest takie zyskała, a że my zawodników swoich wypuszczamy do UFC, no to... I taka jest polityka naszej organizacji, żebyśmy byli trampoliną do największej organizacji na świecie, tak? KSW taką trampoliną nie jest, bo oni nie puszczają zawodników, a my puszczamy, czyli musi być jakaś różnica. Z racji tego, że jesteśmy młodsi od nich i jeszcze mniejsi, to musimy szukać jakichś haczyków, bo bezpośredniej konfrontacji na stawki to na razie nie stać nas, żeby wygrać, dlatego musimy szukać innych takich fajnych rzeczy, żeby zawodnicy wybierali jednak naszą organizację, a nie ich, no to jest proste. To jest sprytne, wiesz, że dzięki temu, tej trampolinie, potem wszyscy słyszą, że ten zawodnik był z Fenu, poszedł do UFC na przykład, tak? No zgadza się, paru już takich było, no z Michałem Uleksiejczykiem na czele. Okay. No właśnie, to jest to, że podchodzicie bardzo liberalnie. Znaczy my podchodzimy liberalnie, bo my tych zawodników też nie katujemy tymi kontraktami, bo ja wychodzę z założenia, że zawodnik bije się u nas, ja nie mam dla niego walki w tym czasie, bo robię gdzie indziej, ten zawodnik mi się tu nie przyda, to czemu ja nie mam nie puścić takiego zawodnika do ACA czy do jakiejś innej zagranicznej organizacji na jedną walkę? Zawodnik sobie dodatkowo zarobi, też będzie dodatkowo wypromowany. Dla organizacji to jest tylko na plus, tak? Wiesz co, dobrze o tobie piszą, to chyba przeczytam. Dobrze gada, co myśli, szacun. No. No to pamiętaj, ja zawsze mówię to, co myślę. Nie ściemniam, tak jak dzisiaj się zagrzałem
na to FEM, no sorry, bo tak normalnie ich nie krytykuję, bo powiedziałem, że jest na to nisza, niech sobie robią, mi to nie przeszkadza, może to nawet lepiej będzie dla MMA, bo ci małolaci to może dorosną, będą chcieli troszeczkę poważniejszego sportu zobaczyć w poważniejszym wydaniu, no ale sorry, ja wczoraj obejrzałem na chwilę nieopatrznie, włączyłem tę konferencję prasową, jak zobaczyłem, bo gadamy o wypowiedziach i o tym, czy komuś cukruje, czy mówisz, jak zobaczyłem, jaką patolą tam leci, no to się załamałem, bo to jest dla mnie dramat. No. Dobra, to tak, że trochę cię boli, że Fame jest jako jedyny teraz wydaje galę i będzie mieć potężną oglądalność, większą niż na wcześniejszych galach. Masz świadomość tego, że oni robią galę teraz. Ale mnie to nie boli, bo ja też planuję zrobić galę, no, także to w ogóle nie boli, tak? Ale wiesz o tym, że mimo tych obostrzeń teraźniejszych, chcą to zrobić w ten weekend. No ja wiem, no, ale oni nie łamią żadnych przepisów. Wszystko robią zgodnie z obostrzeniami i tak dalej. My mamy zresztą bardzo podobny plan na zrobienie naszej gali, także tutaj akurat nie mogę ich za to krytykować. Rozumiesz po prostu rynek, tak? To jeszcze rozumiem taki... rynek i tutaj byłoby hipokrytą z mojej strony, gdybym krytykował ich za to, że robią galę, a sam ją planuję zrobić. Ja wiem dokładnie, bo to monitoruję, gdzie oni chcą to zrobić, jak chcą zrobić, na jakich zasadach. Co ja tam będę ich sprzedawał? Ja taki złośliwy nie jestem. Ale ty jesteś pod wrażeniem. Tu jest jeszcze Oczocinko komentarz. Ty jesteś pod wrażeniem. Oczocinko to jest mój pan. Tak? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Mój też. Już jak zadymiasz. Pozdrawiam. A to jest, on tutaj dopisał Oczocinko. Gangster. Wow. Gangsto. Tylko nie sprzedajcie rodzicom tatuażu. Czy jest pan pod wrażeniem? Nie, oszukałam znowu, że to wiesz, że to w ogóle żart. Że to żart, że to zmywalne. Dawaj, taka kłamczuszka, no. Tak. Czy pod wrażeniem Fame MMA jesteś, czy że się nie poddali, czy jednak w drugą stronę? Zaraz nam się tu Paweł zagrzeje. Że jeszcze raz. Czy jesteś pod wrażeniem Fame MMA, że się nie poddali? Ogarnęli temat i galera się ogarnęli temat i się nie poddali, no to chyba dobrze, tak? W tym razie, że oni nie robią nic niezgodnie z prawem, tak jak podkreślam. Robią to mądrze, w sposób taki, żeby zminimalizować te zagrożenie i będziemy robili to w sposób podobny. No, także tyle. Ja tam nic nie mam do tych chłopaków, zresztą to są moi koledzy, którzy to organizują. No, ale że mi się pewne formy tego nie podobają, to co się dzieje tam na konferencjach. No, nie chciałbym, żeby moja organizacja była porównywana do takiego tworu, no to mam to prawo już... do tego swojego zdania. Jak ja bym, słuchajcie, ja 7 masz lat, prawo. 7 lat bardziej buduję to na zasadzie sportu, tak? Na 27 gal zrobiliśmy dwie tylko walki freakowe i się nigdy nie zarzekam, że takich freaków w przyszłości dalej nie będzie, ale nigdy w życiu nie poświęciłbym tyle swojego czasu za żadne pieniądze, żeby robić coś takiego, żebym się tego musiał wstydzić, tak? My jesteśmy organizacją sportową, ja i moi współlasy oddaliśmy serce do tego 7 lat swojego życia. Jesteśmy dumni, że to rośnie w górę i że pokazujemy ludziom, że MMA to jest sport i to jest prawdziwy sport, a że to nie jest jakaś patologia, że tak kiedyś były walki jakichś kibiców, kiboli gdzieś po lasach, że to jest prawdziwy sport i że ci nasi zawodnicy są prawdziwi sportowcy i że kiedyś te MMA, czego ja bardzo bym chciał, będzie dyscypliną olimpijską. Nie? Także jak słyszę o jakimś polskim związku MMA, który się mianuje do tego, żeby być organizacją sankcjonowaną przez rząd polski i oni współpracują z Fame MMA, to ja się łapię za głowę, naprawdę. No to już tutaj pomimo, że w MMA Polska prezesem jest Martin Lewandowski, to ja tutaj 100% poparcia oddaję tutaj dla nich, bo przynajmniej wiem, że to będzie robione w porządny sposób i że to będzie sport, tak? A nie, że to będzie jakieś wypaczenie, udawanie sportu. Albo ktoś robi sport, albo ktoś robi produkt komercyjny, rozrywkowy. A wiesz, ty teraz jesteś niepopularny, bo to teraz tak raczej wszyscy młodzi to właśnie za tym Fame'em są i mają naprawdę sporą oglądalność. No ja nie wiem, czy jestem popularny, czy nie, jestem zawsze szczery. Mówię to, co skoro myślę, wszedłeś, a ja lubię sport, jakbym chciał, to też mógłbym stworzyć sobie organizację freaków. Mam cały model biznesowy i tak dalej, mam cały know-how, też mógłbym robić walki youtuberów. Ale nie chcę, bo robię to z pasji, jestem pasjonatem i robię po prostu to, co kocham. A propos tego wszystkiego, co się dzieje teraz, to powstaje, słyszałeś, nowa organizacja, Mariusz Grabowski bierze się za walki na gołe pięści, Grom da. I co myślisz o tym? No nie wiem, no na pewno to jest lepsze niż Fame, tak? Bo to już nie jest jakaś walka patu streamerów i tak dalej, tylko tam ludzie się będą bili, że tak powiem, na gołe piąchy, no ale też to dla mnie nie jest sport, tak? To dla mnie jest jakaś rozrywka. No, nie chcę tego krytykować, tym bardziej, że Mariusza lubię i szanuję, ale no, też bym nie chciał czegoś takiego robić. No, wolę zostać przy tym, czemu poświęciłem 7 lat życia. To mi już zostawmy, czy byś chciał robić, czy nie. Czy ty byś chciał to oglądać w ogóle? Czy by taki produkt cię interesował jako widza? Na pewno bym obejrzał, no bez jakiegoś podniecania się i tak dalej, tak? No, no, obejrzeć może bym obejrzał z nudów, ale na pewno bym się z tym w jakiś sposób nie ekscytował. To takie w ogóle walki starożytne, ale zobacz, na przykład mógłbyś zostać przy sporcie,
A tak naprawdę trochę wybrać taką właśnie łatwiejszą drogę i zrobić coś rozrywkowego, coś takiego, no właśnie, co niekoniecznie byłoby sportem, ale byłoby produktem, który dawałby ci w dzisiejszych czasach, gdzie trzeba pewnie się trochę przerzucić na offline. Słuchajcie, no nie oszukujmy się, jakbym robił to tylko dla kasy, a nie z pasji, to bym dawno tego nie robił, bym się zajął czymś innym, bo ja naprawdę... Podpisuję się dwoma rączkami. Mam w życiu co robić, tak? To mi sprawia największą satysfakcję, bo patrzę na ten produkt po 7 latach, widzę ten progres, widzę te coraz pełniejsze hale, coraz lepsze poziomy sportowe i jestem z tego dumny, tak? I po latach mogę coś powiedzieć już teraz, że coś zrobiłem, a kiedyś może będę miał możliwość powiedzenia, że ja i moi wspólnicy, że zrobiliśmy coś naprawdę wielkiego, coś, co przeszło do historii, a nie tylko, że zarobiliśmy na tym tyle i tyle kasy. No. O kasę akurat jestem spokojny, bo wiem, że kiedyś tą kasę też na tym produkcie zarobimy. Ja, to samo można powiedzieć o nas i o Fightersie, nie? Ona o mnie i o boksie. Słuchaj, czy ty czujesz żal do Bartosińskiego? Czy czujesz żal do Bartosińskiego? Nie, no dlaczego mam mieć do niego żal? No wyszło jak wyszło, on jest młody człowiek, każdy podejmuje swoje decyzje. No, wywiązał się z naszych oczekiwań, dostaliśmy kasę i tyle, życzę mu powodzenia. I jak najlepiej, no niech mu tam się wiedzie chłopakowi. Andrzej Grzebyk miał mieć kontrakty, na razie cisza. 4 na stole, wszystkich tak. Organizacji, wszyscy się o niego bili. I jest szansa na to, żeby jeszcze zawalczył na galach FEN? No, szansa zawsze jest. No, że Andrzej ma kontrakt cały czas z nami ważny, musi jedną walkę, żeby ten kontrakt w ogóle rozwiązać, musi jedną walkę wypełnić i tutaj się w tej kwestii nic nie zmienia. To ja jeszcze wrócę do samej próby organizacji gali, to co przygotowujecie. Jakieś terminy może zdradzić, coś bliżej, kiedy to może nastąpić? Tak, celujemy w 11 kwietnia. To jest ta data, kiedy moglibyśmy zobaczyć Was w pay-per-view. Tak, to jest właśnie ta data, w tym tygodniu zapadną ostateczne decyzje, ale wszystko idzie w dobrą stronę. Słuchaj, od Artura Makowskiego, czy... Panie Pawle, czy nie byłoby bardziej opłacalne zrezygnować z Polsatu, a zatrudnienie wewnętrznej firmy do produkcji pay-per-view? Czy to nie przełożyłoby się na lepszą cenę dla kibica? Nie no, słuchajcie, my też jesteśmy wdzięczni telewizji Polsat, bo gdyby nie telewizja Polsat, by nas tutaj nie było, gdzie jesteśmy. Także bardzo dużo zawdzięczamy temu partnerowi i naszą przyszłość wiążemy tylko i wyłącznie z tą stacją. I tutaj nie widzę możliwości, żeby kiedykolwiek miało to się zmienić, przynajmniej z naszej strony. Lojalność. Dokładnie, lojalność to bardzo ważna cecha w dzisiejszych czasach i niestety to raz. Ale w tym środowisku też taka nie za bardzo popularna, wiesz? Ty jesteś też taki lojalny. No niestety, to on jest paru zawodników dało mi się o tym przekonać. To jest człowiek, który woli naprawdę dotrzymać słowa i nigdy nie pójdzie za kasą. I pewnie często na tym tracisz. Uspokój się. Słuchajcie, czy ty, Paweł, to jest od Tomasza Damiana, przyznasz publicznie, że fejmem ma to dno i wodorosty? No nie chcę nikomu ubliżać i tak dalej, to też nie jestem taki. No. Ale to już była odpowiedź na to pytanie. Ale znaczy, nie było takiego pytania. Znaczy moje zdanie, nie chcę nikomu personalnie ubliżać, bo to też nie o to chodzi. Tak? Jest nisza na to, ktoś chce to oglądać, chce to kupować pay-per-view, to niech to będzie. Ja nie będę mówiła, że nie może być tego i tak dalej. Ja po prostu osobiście to nie jestem zwolennikiem tego i tyle. Tym bardziej nie chciałbym, żeby nasza organizacja była do tego porównywana, bo to jest zupełnie co innego. Zupełnie co innego. My jesteśmy sportową organizacją, robimy sport, a to jest rozrywka i tyle. No. W międzyczasie, jak żeśmy rozmawiali, przewinął się temat, że dobrze wyszukujecie młode talenty, one później gdzieś tam sobie całkiem nieźle radzą. Czy w tej chwili, patrząc na to, co koronawirus, to co się dzieje na rynku, macie czas i w ogóle chęć na monitorowanie pod tym kątem? No teraz to za bardzo nie ma gdzie kogoś monitorować, bo nic się nie dzieje. Ale wiesz, no akurat nie brakuje teraz. Książki, telewizja. Bardziej pomyślałem o tym, że już jakieś pewnie osoby znacie, a jest teraz dobry moment, żeby z nimi porozmawiać. O to mi bardziej chodziło. No tak, tylko żeby z kimś rozmawiać, to trzeba mieć jakieś plany i tak dalej. Co my możemy planować teraz jedyne, czy zrobimy tą galę 11 kwietnia, czy nie, a cała przyszłość na razie jest pod dużym znakiem zapytania. Mieliście zaplanowane ile gal na ten rok? 5? 5. 5 gal na ten rok. Zobacz, już tyle czasu minęło. Ten rok się bardzo kurczy. Dobrze, że udało nam się w styczniu zrobić galę i obym się mylił, ale to może być gala MMA w Polsce w 2020 roku z największą frekwencją. Odpukać, miejmy nadzieję, że zrobicie w tym roku galę z większą frekwencją. Tego wam życzę. Dziękuję. Zmierzam do tego, że kalendarz się bardzo ciasny zrobi. Wiesz, o co mi chodzi? I terminy telewizyjne,
terminy pewnych miast, wszyscy nagle zaczną te gale robić. Bo no mówimy o sytuacji, kiedy się wszystko odblokuje. No ja mówię, mam nadzieję, że to się zmieni. Kiedy wrócimy do imprez masowych, no ja się obawiam, że imprez masowych w Polsce to nie będzie do jesieni na pewno, a oby nie dłużej. My cały czas mamy plany B i plany C, tak? Jesteś... Chociaż nie, no po tym programie naprawdę, chyba wpadnę w jakąś deprechę, no. Czemu? No już... Ewa, ty i depresja nie przesadzaj. Nie, no przyjmijmy, że na jesień, to na jesień już będą masowe. Ewa, ja bym chciał, żeby te imprezy masowe były już od Chcieliśmy wam zaczarować czas. Ja bardzo poważnie podchodzę do problemu koronawirusa, śledzę na bieżąco wszystkie wiadomości z całego świata, nie tylko w polskich stacjach, ale zagranicznych, bo mnie to bardzo ten temat interesuje, bo to naprawdę naszemu pokoleniu jeszcze nie przyszło zmierzyć się z takim problemem globalnym. Od czasu II wojny światowej to jest największy kataklizm, jaki spotkał świat. I tutaj nie bójmy się tego otwarcie powiedzieć. To wszystko może się przewrócić do góry nogami. 1918 i dzisiaj widziałam takie zdjęcie z sali, gdzie, wiecie, były te łóżka polowe w 1918 i w 2020. To jest oczywiście, że poważny temat. A powiedz mi jeszcze, jak ty mówiłeś, że biegasz, tak? Że coś się robisz. Co byś polecił w ogóle? Żeby nie zwariować, siedzę jak najwięcej w domu. I też polecam co byś polecił jakąś aktywność fizyczną, widzom? Tak? Ja sobie trenuję zazwyczaj w domu, robię jakieś pompki, ćwiczenia takie, które można zrobić samemu z własnym ciałem. Walka z cieniem. Ostatnio nawet, jak było zimno, przerobiłem sobie salon na salkę treningową i sobie sparowałem. No mam takiego jednego kolegę, co też jest na kwarantannie, to przychodzi mi tarczę potrzyma. Biegam też po lasach, tam gdzie nie ma ludzi. Jeżdżę do Campinosu sobie biegać, do puszczy, bo uwielbiam puszczę, a tam nie ma za dużo ludzi. No, ostatnio w przypływie desperacji to pojechałem do Marcina Naruszki, który powrócił do swojej rodzinnej miejscowości 90 km pod Warszawą i tam żeśmy sobie trenowali w stodole. Także Polak potrafi, trzeba sobie radzić. No. No i bardzo dobrze. A ty, Mariusz? Ćwiczysz w domu? Nie, nic nie robię. Myślisz jeszcze, jakie byś chciał pytanie? Jednak jem chipsy. Ty, Ewa, to najlepiej powinieneś zrozumieć moich zawodników, tak? Którzy mieli mieć start 28 marca. No, później mieliśmy to robić 4, teraz 11. Kluby wszystkie są pozamykane od ponad tygodnia. Tak. I oni teraz, jak im ciężko utrzymać tą formę, tak? Oni trenują gdzieś po krzakach, w jakichś ciężkich warunkach. Każdy coś tam kombinuje, gdzieś po parkach, walki z cieniem, no ale o wyjściu na matę, no to teraz nie ma mowy. To prawda, ale wiecie co, można sobie znaleźć czas. Ja jak byłam młodsza, to i w piwnicy trenowałam z braćmi i można sobie, wiecie, jakoś czas zorganizować. Ale właśnie teraz wiemy, w mediach społecznościowych na razie jest wysyp treningów online, wszyscy trenują w domach. Tak, nawet na pianinie można się uczyć, słuchaj, online. Także. Słuchajcie, nie można tylko siedzieć w domu i żreć, bo to się źle skończy dla wszystkich, przytyjemy, dlatego trzeba coś robić. No siłą rzeczy, jak siedzimy w domu, dobrze, to ogarnę się. A też trzeba o tym powiedzieć, że trzeba zachować właśnie wszystkie jakby zasady profilaktyki, czyli dobrze się odżywiać zdrowo, witaminy, po to właśnie, żeby wzmacniać swój układ odpornościowy. To ja jeszcze wrócę do gali, tak cię trochę pomęczę o tej gali. No ale, bo... już chwileczkę cię tylko pomęczę. Nie, nie, to ukrycie, można męczyć to. Mam czas, nigdzie się nie śpieszę, spotkań żadnych nie mam. Słuchaj, no bo tak, będzie termin już mamy, tak? Machina promocyjna... Nie, nie mówić, ale wyciągnęliście to ze mnie. Machina promocyjna rusza, czy te sprzedaż, to będziecie wyjątkowo pewnie dbali o to, żeby to jakoś mocno zareklamować? Nie, no to już nie my, tak? Bo to wszystko ma na to całe know-how ma Polsat i to my tylko dajemy sygnał, że jesteśmy gotowi, wrzucamy materiały promocyjne i rusza cała machina. Czyli już wszystko było gotowe, tak? Musimy teraz, po troszeczkę karta walk przeszła małe trzęsienie ziemi. A no ile walk zobaczymy w ogóle? Ile planujecie? Nie wiem, no myślę, że 8 walk uda nam się zrobić, bo to jest takie minimum, ale niektórzy zawodnicy musieli się wycofać z różnych względów, bo nie każdy był w stanie się przygotować, nie każdy chciał ryzykować, tak jak na przykład Izabela Badurę, która ma małe dziecko, ona powiedziała, że ona teraz nie ma gdzie trenować, a z drugiej strony ma małe dziecko i nie chce go narażać, także ja to też muszę uszanować i ta karta przeszła takie małe trzęsienie ziemi, ale według mnie jest dalej atrakcyjna i teraz mamy cały tydzień, żeby przemontować trailery na nowo, przygotować to wszystko do Pulsatu, położyć na stół i żeby było równe 14 dni na ostrą promocję. No, kurczę, taki jest plan. Macie na karcie zawodników z zagranicy? No nie, no absolutnie nie. Dlatego no mówię, że trzęsienie ziemi. Na szczęście teraz było ich tylko dwóch. Był jeden Brazylijczyk i jeden Rosjanin, także tutaj już ogarnęliśmy szybko sytuację. Są Polacy, także... Czyli będzie wszystko tutaj... Czyli walki polsko-polskie. Polsko-polskie. No ale w sumie w Polsce to też... takie walki się najlepiej sprzedają. Nie ma co tutaj dużo gadać. Że to może być dobry motyw, żeby właśnie zachęcić kibiców do obejrzenia, tak?
Zgadza się. Będzie jakaś specjalna promocja? Jeszcze podpytam. Nie, no jak to w pay-per-view? No jeśli jest produkt w postaci pay-per-view, to leci mega promocja. Mieliśmy przykład przy galach KSW, tak? Kiedy jest gala pay-per-view, to wtedy wszystkie stacje automatycznie tłuką tą reklamę non-stop. I tutaj będzie tak samo. Ja wychodzę z założenia, że jedna gala pay-per-view my więcej zyskamy promocyjnie niż przez 3-4 gale oglądane na tych kanałach premium Polsatu. A to tak? Prawda. To prawda, bo to... Do tego jeszcze, myślę, dołączą się te portale społecznościowe i osoby z mediów, które widziałem wcześniej, też mocno propagowały ten pomysł, żeby wesprzeć organizację. No nie ukrywam, że liczymy tutaj wszyscy na wsparcie wszystkich mediów i kibiców i mam nadzieję, że wszyscy to docenią, ten ciężki wysiłek i nasz, i zawodników, że wszyscy się praktycznie poświęcamy, żeby tą galę zrobić. Tak? To paradoksalnie, to możecie mieć i tak większą oglądalność, bo wszyscy praktycznie, wiecie, teraz mają więcej czasu na oglądanie zobaczenie. Nie ma co oglądać, nie ma, jest głód. I tak na żywo, sam bym chętnie coś oglądał. No ostatnio jak się dowiedziałem, że walka Fabiańskiego będzie na żywo w Polsacie, no to już ja już 2 dni czekałem na to, żeby sobie oglądać. No. To jest tak zwany głód. A kogo zobaczymy na rozpisce? Nie, no to na spokojnie. Już przesadziłem, to pytają, tak? że nowe walki, co to może zdradzić? No. Będzie ciekawie, a pracuję nad paroma niespodziankami. Jeśli uda mi się dopiąć jedną z nich, to może być bardzo, bardzo ciekawie. Okay. Wow. Czyli... Paweł, to chociaż powiedz, czy ty wygrywasz tą walkę z cieniem w domu? Z cieniem jakoś mi idzie. Nie? Dobrze. A my nie zachowujemy potem do bezpiecznego dystansu. Ale słuchaj, żartami, walka z cieniem. Oglądałem film z Sylwestrem Stallone kilka dni temu. Sly właśnie pokazywał temu młodemu Creedowi, żeby spojrzał w lustro i mówi do niego tak, zobacz, to jest twój największy przeciwnik. I mówi, mów lewy, prawy. I mówi tak, on cały czas robi to samo. Musisz być szybszy, żeby zareagować przed tym jego ciosem. No. I to jest prawdziwa walka. Musisz zgasić światło i być wcześniej w łóżku. Tak? Także trzeba być szybszym od swojego cienia czy odbicia lustrzanego. Tak, ale no i to się zgadza. Oglądasz filmy o sportach walki? No uwielbiam. Jestem spaczony z sportami walki. A nie drażni cię na przykład pewne jakieś nieścisłości w takich filmach? Czy przymykasz na to oko? Technika, tak? Technika, czy nakręcone pewne sceny. Nie, no wiadomo, że w filmie to jest film, tak? No kiedyś jak nie siedziałem w sportach walki, no to tak nie zwracano teraz. Jak widzę, że klient dostaje 5 ciosów, który już po pierwszym powinien się złożyć i nie wstać, a on dalej walczy, no to mówię, kurde, coś tu jest nie A jeszcze tak, sam niedawno byłeś z Mateuszem Masternakiem w ringu, więc wiesz sam, jak to wygląda. Ale absolutnie. Miałem mieć drugą walkę, tylko też mi odwołali z powodu koronawirusa. 21 marca. Ja to byłam taką szczęściarą. Tymek z Boxing Night 11. Ostatnią galę, przecież naprawdę gala, także ja wszystkim zawodnikom współczuję, bo wiesz sobie tyle czasu, treningu. To było w ten sam wieczór, co Szpila tam się bił? Tak, 7 dokładnie marca. Także ostatnim rzutem na taśmę. No tam się trochę... Teraz długo nie wiadomo co. Na Twitterze poprztykałeś z Andrzejem Wasilewskim. Nie, nie poprztykałem, się powiedziałem swoje zdanie, bo ja jestem też wielkim kibicem boksu. Nie jestem znawcą boksu, bo na boksie się nie znam, ale jestem kibicem boksu od wielu, wielu lat. Już jako mało lat stawałem na walki Andrzeja Gołoty w nocy, czy tam później na walki Adamka. I się tym interesuję. No jako kibic poczułem się oszukany. Nie ma nic gorszego niż kibica oszukiwać. No. A to było jedno wielkie oszustwo, jeśli chodzi o sędziów i tyle. Wypowiedziałem swoje zdanie po prostu. A co tam dokładnie powiedziałeś, że Artur? No że nie. No, powiedziałem, że ten werdykt to był wałek roku jak nie stulecia. No jak może gościu wygrywać wszystkie rundy, dwa razy kogoś postawić na deka, ktoś jest 2 razy liczony i nagle wygrywa walkę. No to chyba coś nie tak, tak? W MMA nie zdarzały się do tej pory takie werdykty? Nie pamiętasz czegoś takiego? No w MMA czasami też są jakieś lekkie kontrowersje, ale co innego kontrowersja, a co innego jak jest werdykt przewrócony do góry nogami, tak? A to był istny sabotaż i to wszyscy o tym wiemy, no. Takie wyniki no, na pewno nie przysparzają chwały, jeżeli chodzi o sport. Patrząc teraz, nie wiem, ty jak robisz galę, angażujesz się w to, co robią sędziowie? Masz na to czas w ogóle? Nie, ja się nie angażuję, bo nie chcę wpływać na wyniki werdyktów sędziów. Nigdy bym nie podszedł do sędziego, bo powiedział, ten wygrał albo tamten, tak? Bo to raz, że ja nie jestem fachowcem, a dwa, że ja w emocjach mógłbym coś źle rozczytać i tak dalej. Jedyne, co mógłbym zrobić, ale z tego, co mi właśnie Andrzej Wasilewski uświadomił, to w boksie jest troszeczkę inaczej, bo ja jako organizator mogę zmienić werdykt, jeśli jest protest. Tam w boksie... No bo nie ma związku. No bo tak, nie ma związku, tak, boksie tak. Jest troszeczkę inaczej. No ale to, co bym zrobił na miejscu Andrzeja Wasilewskiego, to tych sędziów wysłałbym w kosmos po prostu. No i tyle. No. Albo nie po prostu już jest... ich nie zaprosił. Dokładnie. No dokładnie, bo to było pewne mega przegięcie, pełne. Ja jako kibic boksu czułem się
oszukany i rozgoryczony. Tak? To nie był mu jakiś tam atak na Andrzeja Wasilewskiego, bo ja go obserwuję od lat i doceniam to, co zrobił dobrego dla boksu, ile lat to buduje i w to się bawi, no ale też jako kibic, jako zwykły kibic mam prawo wypowiedzieć swoje zdanie, tak? A czy myślisz, że rozwiązałoby tę sytuację i ten niesmak na przykład Szpilka Radczenko 2? No tak, też nie mam tu pretensji do Artura, tak? O ile na początku mi się nie podobało, że w wywiadzie on twierdził, że wygrał tą walkę i tak dalej. Wiadomo, zawodnik na gorąco jeszcze przyjął parę ciosów, to też tak. Nie ma takiej świadomości. Potem tak. Jak obejrzał, dostaje na spokojnie, to już się zachował fair, jak należy. No. Myślę, że rewanż byłby ciekawy i każdy by to chętnie obejrzał. Też tak to myślimy. Zobaczymy, tak? To zobaczymy. Słuchajcie, dużo zdrówka Wam życzymy i Tobie również. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za poświęcenie, za przyjazd. Natomiast my chcemy kontynuować program tak długo, jak się da. No bo ja jestem wróżką, a Ty jesteś czarodziejem i umilamy Wam ten czas w domu. No mnie ostatnio Tomek Adamek od Mikołajów powyzywał. Tak, z Mikołajów? Nie wiem, czemu. Byś jeszcze ale trochę zapuścił, to prawdziwy święty Mikołaj, naprawdę. Czapkę Ci dacie jak ulał. Nie? Także nie chudni, nie chudni. Kochani, bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Pamiętajcie, kolejny odcinek programu Fighters w przyszły poniedziałek. Na pewno fajni goście. Będziemy na Was czekać. Do zobaczenia. Dzięki, Paweł. Dziękuję bardzo, kłaniam się nisko.